Dzisiaj zagramy sobie na mapie przygotowanej przez Ninja Jakuba i oczywiście jest to znana mapa, tylko zrobiona w innym stylu. A co będziemy dzisiaj testowali? 5 drzewek farm bananów. Powiedzmy, że to piąte. Jakby może się nie będę wypowiadał na ten temat, jak to wygląda. Jestem pozytywnie mimo wszystko nastawiony. Postawmy sobie inżyniera, ponieważ wiadomo, że inżynier jest najpotężniejszą małpką na samym początku i wystarczy, że kupimy mu 3 drzewka i możemy iść sobie na chwilę zrobić przerwę, bo tak naprawdę nic się tutaj nie przebije. Nie mam pojęcia, dlaczego mam autostart odpalony, znaczy bardziej wyłączony. Mam także Benjamina, ponieważ dzisiaj będziemy chcieli wygenerować jak najwięcej kasy. Zobaczymy, czy uda się pobić jakiś rekord i w tym właśnie wypadku będziemy potrzebowali pomocy tych farm bananów. Now Blooms Attack with Bananas. Okej, tu nam będzie generowało 506 dolarów co rundę, co jest trochę dziwne, bo to jest naprawdę bardzo dużo, więc raczej opłaca mi się zrobić na początku dużo farm pod dolne drzewko, bo one mi będą najwięcej kasy generowały, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Wy pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, powoli wbijamy 80 tysięcy, chociaż jeszcze trochę brakuje, nie oszukujmy się. Także upewnij się, że już subskrybujesz ten kanał, 1165 potrzebuję na to i pewnie za niedługo zrobię jakiś przegląd mapek od widzów, gdzie pogramy sobie właśnie na wielu, wielu, wielu mapkach, więc jeżeli chcesz coś zrobić, zapraszam serdecznie do robienia mapek, to możliwe, że po prostu pojawi się ta mapka w odcinku i nadal liczę na to, że dostaniemy zapowiedź kolejnego update'a, gdzie twórcy powiedzą: słuchajcie, można robić od dzisiaj challenge na customowych mapkach i to będzie piękny dzień, to będzie naprawdę piękny dzień, także czekam na to z niecierpliwością i przebił się pierwszy balon. Okej, ale całe szczęście miałem te kolce tutaj, weźmiemy jeszcze sobie tą szpilę plus podwójny pistolet. Jak już to będę miał, to wydaje mi się, że możemy przejść, w ogóle zaczynam dokładnie tak jak wczorajszy odcinek z bossem. Bo dokładnie to samo stawiam, czyli na początku stawiamy sobie to, później chyba Benjamina nie postawiłem, postawiłem tam Etienne'a, no ale jeżeli chodzi o tą małpkę, no to zobaczcie, pyk, nic. Widzicie, jakieś balony są? Znaczy, są, ale się nie przebijam, więc to jest najważniejsze. Mógłbym jeszcze postawić tutaj glue gunnera, powiedzmy, w tym miejscu, żeby jeszcze bardziej to wszystko spowolnił i mi to rozwalił. A teraz zbieramy kaskę na farmę i chyba zrobię pod ten tier, bo tutaj no blooms, okej, czyli będziemy atakowali bananami i tutaj będziemy zadawali więcej obrażeń i tutaj jeszcze więcej obrażeń, będziemy mogli niszczyć zamrożone i ołowiane balony. No, na pewno jest to coś, czego się nie spodziewaliśmy, ale mówię, ja jestem pozytywnie nastawiony, że jednak to będzie dobre. A i dopiero teraz zauważyłem, że to ulepszenie kosztuje prawie 3000. Dobra, weźmiemy sobie tego banana guna, bo bardzo mnie to interesuje, jak to rzeczywiście będzie działało, bo na razie nie widzę, żeby cokolwiek tutaj... O, jest, dobra, strzela, tak? Chyba strzela, bo nie wiem, cały czas nie widzę tutaj żadnych obrażeń, ale ta farma się przekręciła, więc na pewno coś jest na rzeczy. Postawmy sobie kolejną farmę, tylko tam zrobimy... O, mogę tutaj! Dobra, bardzo fajne. Ja uwielbiam te skałki po prostu stawiać. I postawimy sobie od razu to, cyk, oj, kamo, dobra, na kamo nic nie mamy, więc postawimy sobie, no właśnie, mam, dobra, postawię tego ninja. Myślałem, czy warto go stawiać, czy nie, ale niech szukający shuriken sobie będzie. Teraz pójdziemy sobie payday, 506 dolarów, tutaj, czy ja będę wykrywał kamo? Nie, tutaj jeszcze nie wykrywamy kamo i fajnie by było zrobić wszystkie farmy pod piąty tier i w ogóle fajnie by było wrócić sobie do małpek 555, bo zdałem sobie sprawę, że w sumie dawno, bardzo dawno ich nie używałem, a teraz jakieś tam właśnie patchy powychodziły, bo mam tego moda do zaktualizowania, więc może jakiś odcinek się pojawi, tylko muszę, wiecie, wymyśleć sobie jakąś, jakiś poziom trudności, jakąś trudność, o, żeby to nie było tak, że ja stawiam jedną małpkę 555 i po prostu jest fajrant. Dobra, postawmy sobie to, oj, ołowianych balonów nie ma, dobra, cyk, i... nadal jest problem. Dobra, teraz powinno być troszkę lepiej. Ustawimy go sobie na mocny, standardowo i już nie ma żadnego problemu. Także te 11 tysięcy. Co jest? Czyli to mi generuje kasę, powiedzmy tak, wyrzuca banany i w dodatku generuje te 506 dolarów co rundę, tak? Okej, dobra, mogliśmy zauważyć, że rzeczywiście tak jest. Także teraz weźmiemy sobie twardsze banany, żebyśmy mogli niszczyć ołowiane balony. Ciebie sprzedamy, tak? Ponieważ główną problemem mają niby odkrywać te farmy. Postawimy sobie może bank. Okej, tylko że... zanim mnie będzie właśnie stać tutaj na bank, to troszkę tutaj czasu minie. I może alchemika pod dolne drzewko bym zrobił. Zawsze on coś tam wygeneruje kasy.
Ha, o, już nawet ostatnio się zastanawiałem nad tym alchemikiem, ponieważ pod czwarty tier, no zobaczcie, guma w złoto, zamienia częściowo wszystkie bluny w złoto. Tylko, że ja nie mam pojęcia, czy to jest dużo kasy. Wiecie, gdybym miał przelicznik tak jak tutaj, o, to mi wygenerowało 1200 kasy, to by było całkiem spoko. Ale no nie, niestety nie mam, ale i tak to zrobimy, także proszę bardzo, ołów w złoto i za chwilę 2900 będę potrzebował. Plus, zdałem sobie sprawę z kolejnej rzeczy, której będę bardzo potrzebował, czegoś na moaba. Ponieważ za 5 rund będzie moab, a powiedzmy, że moja obrona, no, jest bardzo, bardzo, bardzo średnia. Oho, ołowiane balony. Dobra, postawmy sobie to. Cyk, ładnie. Podwójny strzał jeszcze sobie weźmiemy. I liczę na to, że to powinno tutaj starczyć. Okej, guma w złoto, mocniejszy kwas, okropne mikstury. Weźmy sobie taki pełen pak. Ojejku, ale to fajnie generuje kasę. O, dobra, uwielbiam to po prostu patrzeć na to, jak ten alchemik mi generuje tyle kaski. Zobaczmy. Package banana tu. Aha, czyli po prostu zadajemy podwójne obrażenia. No dobra, zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście to wystarczy. Postawię sobie tego ninja tutaj w razie jako takie zabezpieczenie, gdyby właśnie ten moab miał się troszeczkę dalej przebić, bo wydaje mi się, że alchemik praktycznie nic nie zrobi temu moabowi. Sekretna mikstura kurcząca wszystkie dotknięte bluny w czerwone. Ale czy on nadal generuje kasę, czy nie? Czy to już tak nie działa? Chyba nie, chyba nie działa. Dobra, postawimy sobie ten małpi gang. Bang, nie gang. O, dobra, pyk, 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 pyk. Ładnie, $13 jeszcze dostaliśmy. I lecimy, 11 tysięcy chyba pod to drzewko sobie zrobię. Mam nadzieję, że to te farmy nie będą jakieś takie giga OP, że będą mi generowały po 100 tysięcy na sekundę. Bo takich rzeczy nie lubię. Ostatnio nawet testowaliśmy sobie właśnie pewną małpkę z takim ulepszeniem. Polecam sobie oczywiście znaleźć ten film. No i średnio to wyglądało. I kupiłem to ulepszenie. Teraz czekamy na zakończenie rundy, żeby zobaczyć, ile kasy będę dostawał. Wcześniej to było chyba $506, tylko no trzeba poczekać, aż ta runda się skończy. Fajnie, alchemik, dobra, na mocny ciebie muszę wstawić i nie wiem, czy on dostał potrójną kasę, czy coś takiego, tak w sumie troszkę to wyglądało. Nie no, farma bananów atakująca, to jest coś, czego nie wiedziałem, że muszę zobaczyć. Ale ona strzela, dobrze, dobrze, nawet wioskę ci postawię, proszę bardzo, żebyś jeszcze szybciej strzelała i żebyś niszczyła wszystkie typy balonów. 8000 potrzebujemy, tutaj w banku oczywiście się kaska zbiera, także spoko. I można postawić drugą farmę, znaczy drugą wioskę, żeby alchemik widział kamo balony, bo zauważyłem, że no powiedzmy, że sobie z tym nie za bardzo radzi. I dopiero jak kupiłem czwarty tier, zdałem sobie sprawę, że z tej farmy bananów coś wychodzi. Jakaś postać, nie mam pojęcia, kto to jest, ale i ta postać atakuje. Tylko, że no nie za bardzo widzę po prostu to miejsce, w ogóle muszę odebrać sobie kaskę. Zbieramy na piąty tier od razu, żeby mieć to z głowy, ponieważ bardzo możliwe, że to będzie mi generowało dużo kasy, a potrzebuję dużo kasy, żeby sobie kupić tutaj tą farmę. Constant Bananas, no właśnie. Zobaczymy, czy to będzie jakaś, ta farma bananów będzie tutaj jakaś giga potężna, czy też raczej nie. Tutaj nic się nie... Wow! Okej, widziałem, czyli postawił tutaj cosia, tego, nie wiem, obrońcę, tak może będziemy go nazywali. I rzeczywiście on bardzo dużo bije. O kurde, dobra, ale fajne jest to, że on się... Poza tym, że wygląda obrzydliwie, nie? Jakby już pomijając to, to fajne jest to, że on się tylko pojawia rzeczywiście, gdy jest potrzebna jego pomoc, a nie jest tak, że cały czas się pojawia, znaczy cały czas stoi w tym miejscu, tak jak na przykład wieżyczki inżyniera. Także 88 tysięcy już mamy i uwaga, 106 tysięcy. Dobra, zbierzmy sobie to. Mógłbym coś sprzedać jeszcze, chociaż na dobrą sprawę nie ma tutaj za bardzo co sprzedać. Też myślałem nad tym mistrzem alchemii blunów, żeby go od razu teraz kupić, ale nie, potrzebujemy tego. 106 tysięcy i liczę na to, że naprawdę to będzie generowało dużo kasy, ponieważ wydaje mi się, że to jest takie nawiązanie do tego, że jak gra się w 4 osoby w blunsy, no to przeważnie tak to wygląda, że jedna osoba nic kompletnie nie robi, tylko sobie po prostu stawia farmy i okazuje się, że ma ogromne imperium bananów i właśnie może... O to chodzi. Dobra, łatwy zbiór. Weźmy sobie... A, kupmy to, żebyśmy jeszcze więcej kasy mieli. I co? Ile to mi wygenerowało kasy? 131 tysięcy. Tak szczerze? No, aha, dobra, postawiło więcej chyba tych małpeczek. Postawmy sobie teraz. O, mistrz alchemii blunów. No, dobra, na pewno będę musiał mu kupić kolejny upgrade, bo widzę, że niezbyt sobie radzi. Ale
Szczerze? No jakoś ta wioska mnie trochę, znaczy wioska, ta farma bananów trochę mnie zawiodła. Okej, trochę tam kaski udało się wygenerować. Weźmy sobie to, to, to. I teraz wszystkie typy blunów możemy sobie ładnie zamienić na kaskę, jak zresztą widać na załączonym obrazku. A naszym kolejnym krokiem jest kupienie za 8000 tego, żebyśmy jeszcze więcej obrażeń zadawali. Aha, czyli on rzuca skrzynkami z bananami. Mam nadzieję, że on przy okazji trochę generuje mi kasy, jak to niszczy. To by było całkiem spoko. No i uwaga, czy ten piąty tier zmieni cokolwiek i nagle to... Ohoho, dobra, strzela bardzo szybko ta farma bananów. Co jest, ale się rozkręciła. Czyli jednak jest ogromna zmiana. Dobra, postawmy tobie jeszcze tutaj co nieco mocniejszy kwas. Tak, bo ja chcę tylko, żeby... Tak, Gluganera sprzedajmy, ciebie już sprzedajmy. Ciebie też sprzedamy. Oj, tylko ja nie wiem, czy to się nie skończy bardzo źle. Dobra, ja muszę, wiecie co, muszę jednak postawić tutaj coś. Halo? Okej, przebiły się balony. To jest bardzo zły znak, ale przecież on widzi wszystko i powinien sobie radzić całkiem nieźle. Dobra, weźmy jeszcze zwiększoną produkcję mu dajmy. I ten druid, no powiedzmy, że... No coś tam bije. Nadal farma, nie wiem ile zadaje tutaj obrażeń. Może do broni powinienem kupić, albo na przykład inżyniera. To jest dobre rozwiązanie. No, inżynier też by się na pewno przydał. Pyk, 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 pyk. Ładnie sobie wszystko rozwala. Dobra, weźmiemy tego ducha lasu. O, w ogóle zostało 7 rund tylko do końca. Ale wiadomo, to się nie zakończy tak szybko. Znaczy, zakończy się w momencie, kiedy po prostu przegram to. Ale chciałbym, żeby jeszcze chociaż troszkę dłużej to potrwało, bo nadal nie mam pojęcia, czy jeżeli przegram, to będę miał na przykład pokazane, że o, najlepszą małpką była farma bananów i ona zrobiła tyle obrażeń. No bo na dobrą sprawę i ta farma bananów zadają obrażenia, ale jak widzicie, kompletnie tutaj nie ma nic pokazanego. No i słuchajcie, czas na wielki test, zobaczymy, czy farma bananów poradzi sobie, oczywiście z buffami od inżyniera, którego tutaj postawiłem, ale czy poradzi sobie z jednym badem, kupimy obronę ojczyzny, to sprzedamy, to też sprzedamy, to też sprzedamy, to też... To też alchemik i inżynier chyba muszą zostać mimo wszystko, bo inaczej te buffy zostaną, zostaną usunięte. Także uwaga, lecimy, pyk. A, troszkę kaski wygenerowaliśmy, jeszcze sobie zboostuję, chociaż nie wiem, czy boostowanie tego ma jakikolwiek sens i cokolwiek zmienia, ale chcę zobaczyć, jak farma bananów rozwala bada. Oj, może być z tym mały problem, tak? Patrzę, tylko właśnie alchemik, teraz daj buffa, daj buffa, daj buffa. A, tylko on nie da buffa, no właśnie, pyk, i odpalamy pełną moc. No, wygląda na to, że ta farma bananów jednak nie była taka mocna, jak miałem to w głowie. Chociaż nie, czekajcie, walczy, 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 walcz do końca. I, no niestety, najprawdopodobniej się nie uda. Mamy jeszcze, nie mamy zasięgu, o kurde, będzie problem, dobra, odpalmy boosta. No... Szkoda, po prostu szkoda, tyle mam do powiedzenia. Niby fajne, jako taka ciekawostka, całkiem git, ale wydaje mi się, że na przykład pokazywałem już lepsze rozwinięcia farmy bananów, jak na przykład paragon farmy bananów był spoko, a tutaj jak widzicie, wyszło to jak wyszło, traktujcie to w ramach ciekawostki. Były oczywiście lepsze inne czwarte, piąte tiery, które testowaliśmy, a ta farma bananów, gdybym miał to ocenić, to by była bardzo, bardzo nisko.